programie The Voice of Poland pojawiły się takie artykuły, że podobałaś się Maćkowi Musiałowi, no więc zadaję pytanie od fana, jaka była prawda? Skomentuję to krótko. Portale plotkarskie lubią rozsiewać mnóstwo plotek, więc tak to skomentuję. Nawet Tomek Kamel, zapowiadając swoich występów, nawiązał do tych artykułów. Ale macie w ogóle z Maćkiem kontakt, czy jest nas wielu osób w tej produkcji? Słucham? Macie teraz z Maćkiem kontakt, czy jak z wieloma innymi osobami w produkcji nie? Powiem tak, nie mamy dobrego kontaktu, ale lubimy się. No jest to bardzo, bardzo sympatyczna, miła osoba. To też pytanie ode mnie, bo ty, Doda, jesteście z jednego miasta, Panowa. Czy w ogóle się jakoś znacie, spotkałyście? Znamy się. Doda zaprosiła mnie na premierę swojego filmu Artyści przeciw nienawiści i tam bardzo ciepło mnie przywitała i była bardzo wspierająca wraz ze swoim mężem, co było dla mnie bardzo miłe. A dobrze kojarzę, że jak byłaś małą dziewczynką, to ona była w jakimś jury, albo może byłaś w studiu? Tak, Doda była w jury konkursu, gdy miałam, nie wiem, 8 czy 9 lat. I w ogóle nagrodą w tym konkursie było nagranie piosenki Dody w studiu. Ponieważ Doda miała kiedyś w Ciechanowie studio pod swoim patronatem, niestety już to studio nie funkcjonuje, ale to była wspaniała przygoda w ogóle. Wow.